Przed wami w najnowszym programie. Ja bym chciał, żebyście go przywitali bardzo serdecznie. Wyjątkowa dla nas chwila, nasz taki synek stand-upowy. Bardzo nam miło, starzymy go ogromną sympatią. Ponieważ dzisiaj tutaj w programie... Warto mieć wymówkę. Przed wami... Tomek Kołecki! Kołecki! Siema Sopot! Jest energia. Started from the bottom, now we here. Opera Reśna, jest dobrze. 5000 ludzi, zajebiście. Kozak, jak jest tyle ludzi, ja się chciałem pochwalić na początek Sopot. Chciałem się wam pochwalić, bo niedawno uprawiałem seks. Dziękuję. Dziękuję. Znaczy niedawno, przesadziłem, w ostatnie wakacje. To już rok czasu minął. I był też problem, nie będę ukrywał, był problem, bo uprawiałem seks w plenerze nad Wisłą w Warszawie i po wszystkim rzuciłem prerwatywę w krzaki i zrobiła się z tego straszna afera, potem cała Polska myślała, że znaleźli skórę 6-metrowego pytona. A słyszeliście o tym pytonie, co nie? Bo to całą Polskę obiegła informacja. Nie wiem, czy wiecie, ale jego skórę znaleźli w miejscowości Gasy, koło Piaseczna. Są przedmieścia Warszawy, w których się wychowałem. I tam ludzie lokalnie zwariowali. Ludzie przestali po zmroku z domu wychodzić. Pierdolę, mruczość 3 dni nie wraca, zjadło, nie wychodzę, pierdolę, nie wychodzę. Albo w czołówkach chodzili jak górnicy, no szaleństwo jakieś. Ludziom odjebało do tego stopnia, zatrudnili detektywa Rutkowskiego, żeby znalazł pytona. Detektyw Rutkowski, czy są fryzjera nie potrafi odnaleźć, he? Pytona odnajdzie, tak. Słuchajcie, Sopot, ja lubię poznać, z jaką publiką mam do czynienia, więc zadam wam parę pytań dzisiaj. Pierwsze moje pytanie, czy są z nami w operze fani alkoholu? Zróbcie hałas! Sobota, Sopot, mocna reprezentacja dzisiaj. Dobrze, to trochę podnieśmy poprzeczkę. Tylko teraz już nie hałas, a rękę w górę poproszę. Czy jest dzisiaj z nami osoba, która się planuje tak konkretnie napierdolić? No wiadomo, hałas i tak będzie, jak napierdolić się chcemy. Dobrze, to nie obraźcie się, ale pytam, żeby wiedzieć, kogo unikać dzisiaj po występie, co nie? Bo najebańcy zawsze ci najbardziej bułę męczą. Dam wam przykład. Ostatnio występowałem w Radomiu, wiadomo, piękna polska aglomeracja. I koleś w pierwszym rzędzie był tak najebany, że moim zdaniem jemu się stand-up pomylił ze skokami narciarskimi, co nie? On po każdym żarcie, zamiast się śmiać, to dmuchał mi pod narty. Leć, Tomek, leć. Ja mu chciałem banie rozjebać, po każdym żarcie telemark robiłem, co nie? A on mi noty wystawiał, no pojebane gówno. I on podchodzi do mnie po występie i mówi, że będziemy razem pić alkohol. Ale nie tak, że idziemy do baru, zamawiamy szoty. Nie. On wyjmuje swoją butelkę po Pepsi. Tam jest jakiś przezroczysty płyn. Mówi, tu mam bimberek od teścia, pyszny bimberek w butelce po Pepsi. Co by się ochrona nie kapnęła? Mówi, no kurwa, radomski George Clooney. Ocean's 14, zbrodnia idealna. No wiadomo, że nie będę z nim pił tego alkoholu. No bo to jest Radom, nie wiadomo, co on tam ma, jeszcze oślepnął. Więc kombinuję jakąś wymówkę i mówię, mam, przepraszam, ale niestety nie będę mógł pić z sobą tego alkoholu, bo będę miał operację. Tak naprawdę nie miałem mieć operacji, po prostu uznałem, że jak powiem w Radomiu, że będę prowadził, to jest za mało, kurwa. Trzeba coś mocniej rzucić, operację. Oni mówią, okej, jak nie możesz pić, to chociaż powąchaj. I mi podsunął po to, mi odjebało, odruchowo powąchałem, no chyba trzeba powąchać, prawda, nie urazić radomskiej gościnności, nie wiem, wącham tą butlę. On mówi, jak? Ja mówię, no spoko, on mówi, tego mi było trzeba i poszedł, kurwa. Zostawił mnie z tą informacją, mówię, co na niesamowity człowiek, czy tak zawsze jest w stanie kompromisem się dogadać, zawsze kompromis znajdzie, wszędzie kompromisu szuka, na przykład, nie wiem, męczy swoją kobietę, tam, kochanie, zrób mi loda, proszę cię, zrób mi loda. Mówię, nie będę ci robić loda, znowu się najebałeś bimbrem mojego ojca, nie będę ci robić loda. Tak? To chociaż powąchaj! Ale tak, no, powiem wam też, właśnie dlatego ten mój program nazywa się Warto Mieć Wymówkę. W wielu sytuacjach w życiu uratowała mnie wymówka, właśnie w takich błahych sytuacjach, jak w Radomiu ktoś chce z tobą niepewny alkohol pić, ale też w takich poważniejszych,
rzeczach. Na przykład ja w swojej karierze od 6 lat stosuję bardzo zgrabną wymówkę, że jestem najmłodszym komikiem w Polsce, ale już nie jestem. Już nie, ja już w tym roku skończę 22 lata. No to już umówmy się, jedną nogą w grobie, kurwa. Dramat, nie? Dramat, tragedia. Ja wstaję rano, plecy mnie bolą, nie mogę tak żyć, kurwa. To jest tragedia jakaś. Jakieś straszne choroby mnie trapią. Jesteśmy w tym samym wieku, tak, dziewczynami. A bolą cię plecy rano, jak wstajesz? Tak, kurwa, widzisz, że to zaczyna się dramat właśnie, nie, życiowy, nie? Jakieś straszne choroby mnie trapią, strasznie. Ostatnio miałem wycinanego kaszaka z ucha, czajcie to. Miałem ktoś taką chorobę, nie? Ale były też plusy, właśnie mogłem sobie potem kaszaka z grilla ojebać, tak, no. Głodny nie chodziłem, prawda? Operacja polega na tym, wycinają ci fragment ucha, kurwa, bardzo chillowo. Tydzień masz opatrunek, codziennie go zmieniasz i potem jest gitarka, wszystko. Tylko ja nie wiedziałem, że tydzień się ma opatrunek i ja zrobiłem tę operację na dzień przed wyjazdem na naszą trasę dla Polonii po Europie. Występowaliśmy w różnych krajach dla Polonii i pierwszy dzień trasy, mamy występ w Holandii, ja muszę zmienić opatrunek, idę do przychodni w Holandii, mówię, no to nie jest polski NFZ, prawda, elegancko będzie. Więc wjeżdżam, mówię co jest, że był kaszak, prawda, trzeba zmienić opatrunek. Ja googlowałem, jak jest kaszak po angielsku, co ja odpierdalam. Ale dobra, mam to, dogadałem. I ta piara do mnie mówi, że w Holandii zmiana opatrunku w przychodni kosztuje 150 euro. Mówię, ja pierdolę, przecież to w pasłęku kawalerkę można kupić do chuja. Co to jest za cena? Na bank wyczaiła, że jestem z Polski, żaby żyła cena. Nie ma opcji, że tyle to kosztowało. Nie? Ale mówię, zagnę ją, mam taką kartę pułapkę, więc mówię, posiadam taką kartę EKUS, Europejskie Ubezpieczenie Zdrowotne. I ona wtedy na bank wyczaiła, że jestem Polakiem, bo się odpowiedział mi po polsku, chuja to daje. Także opatrunek zmieniłem sam. Przynajmniej byłem w Holandii, to mogłem się legalnie znieczulić, to przynajmniej nie. Ale są też plusy. Są plusy tego, że się starzeje. Na przykład mogę poruszać tematy, których nie mogłem poruszać, jak byłem młodszy na scenie. Kiedyś jak byłem w liceum, na mój występ przyszła moja nauczycielka geografii. Co nie? Ja w ogóle nie wiedziałem, że to jest ona, dopóki zacząłem z nią gadać z publiki. Mówię, o, pani w pierwszym rzędzie, czym się pani zajmuje? Wygląda pani jak moja nauczycielka geografii. O kurwa. I wiedziałem, że nie mogę powiedzieć wszystkiego, tak? Powiedziałem, że potem przyjdę na lekcję i będzie, o, pan w pierwszym rzędzie, czym się pan zajmuje stand-upem, zapraszam do odpowiedzi, karma wraca. Karma wraca, ale potem pomyślałem, chwila, moment, jakby ona przyszła do mnie, tak? Jesteśmy na moim terenie, moje zasady gry, mogę się odegrać za wszystkie nieprzyjemności ze szkoły. I wiecie, co zrobiłem? Skonfiskowałem jej telefon. Może go pani odebrać po występie z rodzicami. 1-1 Ziro, 1-1. Ja lubiłem tam nauczycielkę tak naprawdę, ale jak życie daje ci szansę, żeby się odegrać, zawsze to róbcie, zawsze róbcie 1-1. Bo ja lubiłem tam nauczycielkę. Wiecie, ona była fajna, wyluzowana, na stand-up chodziła, ale na lekcji sztywno nas trzymała. Przed każdą lekcją zabierała nam telefony, żebyśmy nie korzystali na lekcji, miała taki koszyczek, chodziła od ławki do ławki, zabierała, mi się raz pojebało, 5 zł rzuciłem. Białą sukienkę założyła. To. Jak życie dało mi szansę, żeby się odegrać, żeby zrobić takie mentalne 1-1, żeby się zemścić, od razu to wykorzystałem, bo ludzie mówią, że zemsta to jest taka negatywna emocja. Moim zdaniem to jest bardzo pozytywne, pomaga oczyścić się psychologicznie. Zawsze jak macie okazję, róbcie 1-1. Dam wam inny przykład. Ostatnio występowałem w Ikei. Po zamknięciu dla pracowników, nie to, że ludzie zakupy robią, a ja nagle z szafy wypierdalam. Mówię, o, a może jakieś żarty do tych wieszaków potrzebne, nie? Nie, normalnie po zamknięciu firmowy występ dla pracowników Ikei. I znam, jeżeli to jest występ dla pracowników Ikei, to ja odegram się jakoś na tych skurwysynach, więc mówię im, wiecie co? Ja wam dam słowa i sami se kurwa złóżcie żart. Jeden, jeden! Zawsze róbcie 1-1, zawsze róbcie 1-1. Żałuję, że nie powiedziałem tego polskim piłkarzom przed mundialem, no ale nie miałem okazji, nie miałem okazji. Trochę siedzi we mnie ten mundial. Rok temu, jak wszyscy wiemy, był piłkarski mundial w Rosji. Wiadomo, jak Polacy zagrali najlepiej. I trochę byłem zły, ale potem pomyślałem, Tomek, nie możesz być zły. To jest sport, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać, więc nie byłem zły o porażkę.
bardziej byłem zły o podejście do tej przegranej. Ja widziałem wywiad z Robertem Lewandowskim po meczu z Kolumbią, gdzie dziennikarz pyta Roberta, mówi: panie Robercie, czemu nie wygraliśmy z Kolumbią? Czemu nie zagraliśmy lepiej? Czemu nie wyszliśmy z grupy? I Robert odpowiada: no nic nie dało się więcej zrobić. Serio, naprawdę, jest odpowiedź kapitana drużyny narodowej, nic nie dało się więcej zrobić. Ja widziałem wywiad z Dawidem Luizem, obrońcą Brazylii, który po przegranej w słynnym meczu 7-1 z Niemcami płacze przed kamerą i przeprasza naród. Widziałem wywiad z Koreańczykami, też nie wyszli z grupy na mundialu. Koreańczyk płacze i przeprasza cały naród. A Robert Lewandowski: a chuj, nic nie dało się więcej zrobić, prawda? Siano przyszło od Huawei'a, no to tyle w temacie. Spierdalam, do widzenia, koniec mundialu, pakuj walizki, Ania, wykurwiamy stąd. Fatalne podejście, fatalne. Ale nawet nie to mnie najbardziej zabolało w mundialu, nawet nie to. Najbardziej zabolało mnie to, że nie dali Hajto komentować, jak mam być szczery. Ja jestem wielkim fanem komentarzy Tomka Hajto, nie wiem, czy są tu fani z nami. Jestem wielkim fanem tego, że on też zawsze ma wymówkę. Też zawsze ma wymówkę, nie wiem, czy zauważyliście, zawsze jakąś brednię powie i ma genialną wymówkę z tej bredni. Tam truskawka na torcie, no nie zawsze wisienka musi być, przecież też można truskawkę pierdolnąć. Zawsze ma genialną wymówkę. Jestem ciekawy, jakie będzie miał nowe brednie i nowe wymówki przygotowane na kolejny sezon. Tam, gdyby krówka nie skakała, no kto powiedział, że koza musi, krówka też może nie skakać. Pierwszy grejpfrut robaczywki, no przecież... Grejpfrut też się może spierdolić, proszę państwa. I zawsze mówi prywatnie do Kamila Grosickiego. Zawsze mówi prywatnie do niego, na ty. No przecież Kamil gra w piłkę, nie słyszy. Ale on mówi do niego prywatnie. Mówi: ciąg tą piłkę, Kamil. Ciąg ją, ciąg ją, ciąg ją, takie jego turbo naturalne, turbo, jakie turbo naturalne, turbo, jak on włączy turbo, to jest takie jego TGV. No po ostatnim mundialu to bardziej PKP, kurwa, bardziej PKP. Słuchajcie, Sopot, a czy ktoś może kojarzy w Warszawie taki budynek Złota 44? Tam właśnie typ krzyknął: czy możesz gadać i nie przeklinać? I to jest pewnie ten typ z Bydgoszczy. Nagle go oburzyło, mówi: opatolu było ok, ale przekleństwa to za mocno. Na Fordonie tego nie ma nigdy. Nie, nie mogę, kurwa. Ktoś przyszedł z dzieckiem: no chyba nie dla nas jednak, chyba nie dla nas. I chuj na gofry idziemy, ja pierdolę. Tak, myśleliśmy, czy to będzie festyn, ale nie, jest zajebista publika i jeden pruderyjny typ tam gdzieś. Słuchajcie, Złota 44, taki budynek w Warszawie, jak sobie odpalicie panoramę Warszawy, to obok Pałacu Kultury stoi taki wielki wieżowiec w kształcie żagla, wielki wieżowiec tam w kształcie żagla, jak mocniej zawieje, to Warszawa odleci, chuj wie, co się wydarzy. Nie wiadomo. I to są najdroższe mieszkania w Warszawie. Najdroższe, najbogatsze mieszkania. I wiecie, ja bym chciał mieć mieszkanie na Złotej 44, ale nie dlatego, że są najdroższe apartamenty. Ja bym chciał mieć tam mieszkanie tylko dlatego, żeby móc podkurwiać tych bogatych zjebów, co nie? I niszczyć im eleganckość tego miejsca, że przychodziłbym codziennie rano z brudnym t-shirtem, otwartym harnasiem, szał: melanż, kurwa! Wiecie, jakiś typ w garniturze: proszę go wyrzucić, ja tu mieszkam, cwelu! Tak lekko bym ich podkurwiał delikatnie. Bo za dobrze mają ci ludzie w życiu, ktoś musi ich podkurwiać, ja bym spełniał tą rolę. I dowiedziałem się, że Robert Lewandowski ma mieszkanie na Złotej 44. I wiecie, chciałbym być sąsiadem Roberta. Chciałem mieć mieszkanie obok Roberta, też tylko po to, że tak delikatnie go podkurwiać codziennie, nie? Wiecie, przychodziłbym rano, pukał do drzwi z jakimiś chujowymi pytaniami. O, cześć Robert, słuchaj, akurat robię naleśniki i mi się skończył. Masz może pożyczyć gluten? Nie wiem. Lekko podkurwić, nie? Leciutko podkurwić. Albo miałem takiego narwanego psa, co by go ruchał w nogę. Wiecie, co jest, nie? Takie małe narwane psy, co ruchają w nogę. Ja bym takiego miał i on by ruchał w nogę Roberta, prawda? I Robert by się oburzał: no proszę to zabrać, to mnie rucha w nogę.
Ja im takie chujowe żarty robił. Mówię, Robert, ta noga tyle goli strzeliła, jednego może przyjąć. A... On by się bał ze mną do windy wsiadać. Nie wsiadamy, Ania, on jest popierdolony, nie jedziemy z nim. Albo wiecie, robimy imprezy do wczesnych godzin porannych, dzień przed jego ważnym meczem. On by się denerwował, dzwonił do mnie. Mówi, panie Tomku, ja mam jutro ważny mecz. Czy można ściszyć muzykę? Robert, no nic nie dało się więcej zrobić. Klik. 1-1. Ale też zauważyłem dużo żartów o Robercie, mam Lewandowskim w tym programie. Też trzeba mu oddać, ja mam do niego wielki szacunek, jest wielki Polak, inspiracja dla wielu młodych chłopaków, naprawdę. I też, za co go chyba najbardziej szanuję, że jemu nie odjebało przy takiej ilości zainteresowania, miliony ludzi są zainteresowane tym człowiekiem, jemu nie odjebało. W Polsce to jest szaleństwo. Siostry Godleckie, 13 osób się nimi interesuje, jak im odjebało. Naprawdę pełen podziwu jestem dla Roberta, że mu nie odjebało. Nie? To jest szacunek. Komicy na przykład nie radzą sobie ze swoją nieporównywalnie mniejszą rozpoznawalnością. Ja mam tak, że ja nie wiem, czy jestem rozpoznawalny, czy nie. Jak ktoś mnie poznaje, zawsze coś się... Tak, na Zatorzu mnie rozpoznają, nie? Gibony z nami palił kiedyś. Na Zatorzu, pamiętamy go. Jak mnie ktoś rozpoznaje, zawsze coś się chujowego wydarzy, zawsze po prostu. Ja ostatnio miałem taką sytuację, tam siedzę sobie na warszawskim Ursynowie, w takim lokalu, nie wiem, czy macie takie... O, Ursynów, moja dzielnica! W Zatorze jesteś, kurwa, nie? Ursynów, moja dzielnica, dwie dzielnice, jedno życie, Zatorze, Ursynów, kurwa. Jezus, dobrze, tu będzie, tu już ebe wjechały wam browary. Elbląskie nasze, ebe, roga robi w nie. Elbląg Warszawa. Dobre, będzie nagranie z tego występu. Elbląg Warszawa. Nie, ja wiadomo, Olimpia, Elbląg, Legia, Warszawa, przyjaźń. Mi się w ogóle kiedyś pojebało, ja występowałem w Grudziądzu, tam mają taki klub Olimpia Grudziądz, nie? I mi się pojebało, coś nie wiem czemu. Mówię, o, jestem w Grudziądzu, tutaj nie zostanę w pierdolu. O, i jakiś jeden koleś z publiki, zobaczymy. Ja pierdolę. Nie, warto pamiętać, która Olimpia, warto pamiętać. Tak jest. Dobrze, nie? To wracając do tej historii, siedzę sobie na warszawskim Ursynowie w takim lokalu. Nie wiem, czy macie takie lokale w Elblągu, że jest w jednym lokalu i Chińczyk, i kebab. Zatorze. Zatorze. Blok Zatorze tak wygląda. Ale no nie wiadomo, nie Chińczyk i kebab w jednym lokalu, chuj wie, o co im chodzi. Nie wiadomo, razem Erasmusa mieli, no nie wiadomo, nie? Kuzyn nie te sosy przywiózł, coś trzeba było rozkminić po prostu na te sosy. Nie wiadomo, ja siedzę w tej chińczykowej części i wchodzi typ do lokalu, widać, że jest mega pobity, ma całą twarz zakrwawioną i on wchodzi, pokazuje na mnie palcem, mówi, ciebie znam. To jest zawsze dobry początek rozmowy, to nie? Jak będzie chciał zdjęcie, to będzie zajebiste zdjęcie, ja i zakrwawiony koleś we dwóch. Chcesz się bluzą wytrzeć? Okej, okay, dobra. No to tragedia. I on do mnie mówi, słuchaj, ty jesteś komikiem, mnie pobili, ale wiem, gdzie oni mieszkają, chodź ze mną do nich pod blok i zroastujemy ich, kurwa. Jesus, nie? Jaka propozycja? Jak to będzie wyglądało? Będziemy 2 tygodnie chodzić za łysym, zapisywać, co go najbardziej zaboli. Ma małego kutasa, niezdrowe relacje z matką. O tym będziemy żartować. O, i Wisły Kraków nie lubi. To dodamy, to też dodamy. No to tragedia jakaś, nie? I już wiadomo, chcę spasować tą propozycję, ale on powiedział takie piękne zdanie na koniec. Powiedział, komedią możesz pokonać agresję. Wow, to jest piękne zdanie, nie? Od chujowego typa, co prawda, ale piękne zdanie mimo wszystko, ale jestem ciekawy, bo on nie wygląda na typa, który przed chwilą wymyślił to zdanie, on miał przygotowane to zdanie, co nie? Jestem ciekawy, czy on po prostu ma to zdanie z szablonu, napierdala, nieważne kogo by nie spotkał, wchodzi do tego Chińczyka, a zamiast mnie siedzi Michał Pil. Mówi, o, ciebie znam, chodź ze mną do nich pod blok i robimy pojedynek taneczny, to i banie rozjedzie, pojedynek taneczny robimy, nie? Albo wchodzi, a tam Jarosław Kretz siedzi. Mówi, o, ciebie znam. Chodź ze mną do nich pod blok i powiemy im, że będzie padać jutro. To imanie rozjebię. Pogodą możesz agresję pokonać. Pogodą możesz agresję pokonać. Ma przygotowane po prostu i leci z tym, nie? No tragedia. Ale to i tak nie jest najgorsza sytuacja, jaka mnie spotkała. Ja mam przytoczył jedną wiadomość, jaką dostałem. To była wiadomość, którą dostałem po swoim pierwszym występie w telewizji. Ja miałem wtedy 17 lat. Wystąpiłem na TVP w takim programie stand-upowym, który nazywał się Tylko dla dorosłych. I powiem wam, że nie było tam łatwo wystąpić, mając 17 lat. Jestem jedynym komikiem w Polsce, który na występ w telewizji musiał przynieść zgodę rodziców.
jakbym się do Krzywego Domku zakradał. Dzień dobry, można się najebać, mama pisała, że można się najebać. To chyba się można najebać. No. Szaleństwo. I po tym występie dostałem wiadomość ze świetnego profilu facebookowego. Profil nazywał się Łukasz Łukasz. Nie może podać nazwiska, coś odjebał, no już jest dobrze. I Łukasz Łukasz, taki postawny 40-letni mężczyzna, ze zdjęcia profilowego poznałem. I Łukasz Łukasz pisze do mnie tak. Cześć kolego, bardzo fajny występ, bardzo mi się podobało. Czy chciałeś ze mną pojechać na narty do Zakopanego? No pedofilskie w chuj, trzeba przyznać. Nie? Bardzo dziwne, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że on kontynuował wiadomość i pisze dalej tak. Tylko nie wiem, czy będziemy jeździć na nartach, bo boję się, że może mnie boleć brzuch od śmiechu z tobą. I raczej to mnie by bolała dupa od kutasa, jakby. Prędzej w tą stronę. Z drugiej strony, darmo jest Zakopane, nie wiem. Nie pojechałem. Bałem się tej nazwy Łukasz Łukasz, bałem się, że będzie mnie ruchał, także. Odpuściłem to. Wiecie, ja też nie gustuję w 40-letnich typach z Kielc, bardziej dziewczyny wolę, nie ukrywam. Teraz jestem pierwszy raz w takiej sytuacji, że jestem w dłuższym związku, już ponadrocznym związku. I parę rzeczy się zmieniło w moim życiu. Na przykład mniej filmów pornograficznych oglądam. I dobrze, powiem wam, bo filmy pornograficzne oszukują cię. Oglądasz sobie taki film, potem sobie myślisz tam... Może mi się też tak wydarzy? Nie wydarzy się! Gwarantuję wam, oszustwo to jest, oszustwo. A wszyscy jak tutaj siedzimy, oglądamy filmy pornograficzne. Jakby jesteście publiką stand-upową, umówmy się, nie? Każdy z was był więcej razy w swoim życiu na browarze niż na operze, okej? Dzisiaj wyjątkowo nie, bo dzisiaj w operze jesteśmy, ale... Na co dzień wiemy, jak jest. Nie ma się co wstydzić, naprawdę, nie ma się co wstydzić. Wszyscy oglądamy filmy pornograficzne. Kobiety też, jestem przekonany. Tutaj, nie wiem, pani siedzi, blondynka. Jakbym mógł cię zapytać dla wszystkich kobiet, jakbyś mogła dla wszystkich kobiet tutaj obecnych potwierdzić, że kobiety też oglądają filmy pornograficzne. Tam coś będzie grubego zaraz powiedziane. Słuchaj, nie mam żadnych więcej pytań. Jakbyś tylko mogła potwierdzić kiwnięciem głowy dla wszystkich kobiet obecnych, że kobiety też oglądają filmy pornograficzne. Tak, no to jakie filmy oglądasz? Chuj, są pytania. To była pułapka. Bo słuchajcie, ja pół roku socjologię studiowałem, wyjebali mnie, ale ja kontynuuję badania. Nie poddaję się. Także słuchaj, jakbym mógł wiedzieć, jakie filmy oglądasz pornograficzne? Co tam na górze wpisujesz w ten prostokąt? Słuchaj, jak coś pojebanego, mrugnij dwa razy i nie pytam dalej. Mrugnęłaś dwa razy? Czyli karły, to zawsze są karły. Jak nie chcą mówić, to zawsze są karły. Ale kobiety też oglądają filmy pornograficzne. Dziękuję, że przyznałaś to dla wszystkich kobiet. Wielkie brawa dla tej dziewczyny, za odwagę. Tak jest. Bo kobiety też oglądają filmy pornograficzne. Stand-up obala ten mit, obala tabu. Kobiety oglądają filmy pornograficzne. Zadaję to pytanie już od roku w całej Polsce i świetne odpowiedzi otrzymuję. Ostatnio występowałem w Tarnowie i taka młoda dziewczyna siedziała w pierwszym rzędzie. Uznałem, zapytam jej, więc pytam, jakie filmy oglądasz pornograficzne? I ona mi odpowiedziała, matka z córką. Ja pierdolę, to brzmi jak oferta w piekarni, a nie film pornograficzny. Nie? I taki typ obok niej siedział, mówi, zapytam go, może to jest jej chłopak? Pytam się, ty jesteś jej chłopakiem? Mówi, ja jestem jej bratem. Mówi, ja pierdolę. Dziwna rodzina. Udało mi się ustalić, że brat nie ogląda ojciec z synem, więc przynajmniej tyle. Ale świetne odpowiedzi na to pytanie otrzymuję. Występowałem też w Krakowie. W Krakowie mamy jedynego w Polsce czarnoskórego komika, David Menandege, bardzo fajny koleś. I występowałem po nim na scenie. Zapytałem też pani w pierwszym rzędzie, jakie filmy pornograficzne ogląda. I ona mi odpowiedziała, na pewno nie czarnych. Jezu, jak można być takim rasistą? Przecież David jest tutaj obecny. Nie może tak być. David, chodź tutaj, pokaż pani Kutonga. Przekonaj ją, bo trzeba zwalczać rasizm. Na bieżąco. Ale najlepszą odpowiedź i tak otrzymałem w Zabrzu.
Bo w Zabrzu zapytałem takiej kobiety po 50. Mówię, chuj, zaryzykujmy, nie? Zagrajmy w tą grę dzisiaj. Więc zapytałem tej przemiłej starszej pani. Ojej, tu się ktoś obraził, że starszej pani. Wybrnę z tego, wybrnę. Zapytałem tej przemiłej pani w średnim wieku. Nie, no była stara w chuj. Była... Co? Była stara, ale była przemiła, przemiła kobieta. I zapytałem tej przemiłej starszej pani, jakie filmy pornograficzne ogląda. I ona mi odpowiedziała, nie wiem, mąż wpisuje. Piękne. Jak wyglądał ten dialog na chacie? Ja nie wiem, Marian, ja się nie znam, ty mi pokażesz. A ci pokażę popierdolone. Karły z Sopotu, oglądaj to gówno. Ale kobiety też oglądają filmy pornograficzne. Cieszę się, że obaliliśmy ten tabu, że ten, obaliliśmy ten mit. Kobiety oglądają filmy pornograficzne. Moja dziewczyna też ogląda. I zapytałem się jej właśnie, jaki film oglądasz, jakie filmy lubisz. I ona mi odpowiedziała, że jest taka para, która nagrywa swoje stosunki, bardzo romantycznie, zapalają świece, romantyczna muzyka, bardzo romantyczne filmy pornograficzne. Jakby to nie są filmy, które ja oglądałem, nie? W moich filmach jakiś młody typ idzie na korepetycję z matematyki, a mąż nauczycielki akurat w delegację wyjechał. Co się wydarzy? Oglądajmy. Tylko nigdy tak nie jest w rzeczywistości. Ja cały liceum chodziłem na korepetycję z matematyki i nigdy tam nie ruchałem. Nigdy. A typiara robiła sugestie, kazała sobie płacić 100 zł za godzinę. Ja myślałem, że to jest podpowiedź. To nie tylko mnie porno oszukało. Mój kolega zatrudnił się jako dostawca pizzy i potem mi narzekał. Mówi, porno kłamie. Dziewczyny w akademikach zawsze mają portfel. Oszustwo to jest. Raz jeden typ nie miał, ale nie o to chodzi. Jeżeli jakiś przekaz płynie z mojego występu dotychczas, to chcę, żeby to było, że porno kłamie. To chcę Belblągu przekonać. Słucham? Co ty wpisujesz? Co ja wpisuję? No, ja wpisuję korepetycję z matematyki. Może kiedyś, może wrócę na liceum. Co ty wpisujesz? Chyba powiedziałem przed chwilą. Ja nie wiem za to, że czy wy 5 minut później dostajecie. Wam się laguje obraz na żywo, kurwa. To jest niesamowite. Kiepski jest obraz na zatorzu. No. Ciężkie czasy, kurwa. O Jezu, dobrze, ten występ, dobrze. Filmy pornograficzne kłamią, to chcę wam przekazać. Ale teraz prawdopodobnie najlepsza zmiana tematu w historii polskiego stand-upu. 100 lat niepodległości w tamtym roku pyknęło. No, piękna zmiana, nie miałem za chuj przejścia. Ale nie, to ważna uroczystość. Chciałem o tym chwilę powiedzieć, bo to naprawdę nie wszystkie pokolenia miały tyle szczęścia, co my, żeby coś takiego świętować. Ale też zapominamy, że 11 listopada świętowaliśmy również 100 lat praw wyborczych dla kobiet w Polsce. Również bardzo ważna rzecz dla Polaków, dla Polek. Trzeba to docenić, bo głosowanie to jest obywatelski obowiązek. Trzeba chodzić na wybory, trzeba głosować. To jest obywatelski obowiązek. Trzeba chodzić na wybory, trzeba głosować. Ja w chuj nie głosuję. Nigdy nie byłem na wyborach, naprawdę, nigdy. Już wam przedstawię czemu. Zraciły mnie pierwsze wybory, w jakich mogłem wziąć udział. Pierwsze wybory, w jakich mogłem głosować, to były wybory prezydenckie w maju 2015 roku. Ja wtedy skończyłem 18 lat. Z tym, że ja skończyłem 18 lat 22 maja. Pierwsza tura miała miejsce 10 maja, a druga 24 maja. Czyli mogłem głosować tylko w drugiej turze Komorowski versus Duda. Teraz, wyobraźcie sobie taką sytuację. Macie 18 lat od dwóch dni. Od dwóch dni mogę prowadzić auto, pić browary. Od dwóch dni, kurwa. I dostajecie szansę na pierwszy polityczny wybór w waszym życiu. Szansę na pierwsze określenie swojego światopoglądu. I dostajecie wybór między kolesiem z memów, a wąsatym myśliwym. Serio? Naprawdę? To jest ten mój wybór? Naprawdę? Tak bym kupił, zdał prawo jazdy i mogę kupić pierwszy samochód, ale jedyne auto, jakie zostały na rynku, to jest Seicento albo Multipla. Taki wybór, nie? Albo jakbym dostał kredyt hipoteczny, ale mogę wybudować chatę tylko na Zatorzu albo w Pasłęku. Rozumiecie, o co mi chodzi? No, tragiczny wybór, tragiczny. No to na Zatorzu. Albo na Zatorzu, ale tego nie powiedziałem przecież. I to tak grubo macie, niesamowite to jest, no. Nie, 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 nie,
Wy już się nie śmiejecie, wy pijecie, kurwa, to jest niesamowite, nie? On jest z Faslejka. On nie jest za Torza, no spoko, za nie? Kanału. Za kanału, kurwa! Jakie wy macie dzielnice? Za Torze, za kanał, nie? Za góra, tam jest za góra jeszcze. Za wada, ja pierdolę. Nie poddajecie, nie? Za krzewo, za lesie mamy, oto za lasem jest. Zamyśliłeś się? Jezus, kurwa. A, za dupie, tak. To wszystko razem tworzy Elbląg. Te wszystkie dzielnice składają się w to piękne miasto. Ja pierdolę, no grubo, grubo Elbląg, grubo. Grubo. Jest wiadomo, jest za dupie, za torze, za lesie i centrum. Centrum jest nie na niczym, no jest centrum. No. Słuchajcie, ja w ogóle lubię sport, lubię piłkę nożną. WF to jest chyba moja ulubiona lekcja. Znaczy była moja ulubiona lekcja w szkole, zawsze najbardziej WF lubiłem. I uwielbiałem WF, ale dla wielu osób w mojej klasie to były najprostsze wagary. Zwłaszcza dla dziewczyn. Dziewczyny mogły przyjść i powiedzieć, ja mam okres i nie ćwiczę. I wiecie, to jest zajebista wymówka, bo nie ma jak tego sprawdzić. Nie? Ale nasz WF-ista w liceum się wycwanił i zapisywał. Prowadził dzienniczek okresów, rozumiecie to gówno? Potem przychodziła Kasia, dzień dobry, ja nie ćwiczę, mam okres. Mówi, no zaraz cię kurwa sprawdzimy, czy masz okres. O, Angelika, masz dni płodne, uważaj. Uważaj. Bardzo niebezpieczny przedmiot, taki dzienniczek. Nie wiem, policja wpada na chatę. Czemu pan ma zapisane okresy wszystkich swoich uczennic z 10 lat? Co to w ogóle jest? Nie będą mi kurwa kłamać, grają w nich hokeja! Nowe kije kupiłem! No pojebane, ale rzetelny przynajmniej. Nie, umówmy się, to było chore. To, że on to robił, to było chore, to było złe, ale miało to jeden pozytyw. Miało to jeden pozytyw. Przychodziłeś na przerwie, dawałeś mu dwie dychy, on ci mówił, kogo można ruchać. No były takie. No. Albo przed studniówką. Wszyscy do pana Darka przychodzili przed studniówką, nie? Z czekoladkami. Ja na ptasie mleczko kupiłem, mówię, panie Darku, ptasie mleczko mam. Ja wybrałem Dagmarę na studniówkę i pan mógł mi powiedzieć, czy to dobry wybór był. Mówi, ptasie mleczko, dobrze. Dagmarę mówisz. Oh. Sprawdźmy, sprawdźmy. Tutaj synoptycy opady przewidują, tu nie polecam. Bierz Ole, tam będzie sucho, tam będzie, no, tak będzie. Tak było. Tak było. Kiedyś też mieliśmy Halloween szkolny i pan Darek WF-ista przebrał się za Romana Polańskiego. Nie najlepszy strój? Nie najlepszy. Nawet dyrektorka mu zwróciła uwagę. Mówi, Darek, jesteś pedofilem. On mówi, trochę reżyserem, trochę pedofilem. No, w ogóle świętujecie w Elblągu Halloween? Lubicie Halloween? Na Zatorzu, kurwa. Na Zatorzu. Wracasz bez koszulki, bo ci zajebali plombę dostałeś, kurwa. Zatorskie Halloween. Ale się przebrałeś, nie masz dzisiaj koszulki. O. Ja powiem wam, polecam świętować Halloween. Ja jakoś nie jestem fanem amerykanizacji świata, ale polecam świętować Halloween, bo to jest świetne święto dla dzieciaków. Ja uwielbiałem Halloween, jak byłem dzieciakiem. Ja się wychowałem na takim osiedlu, że było świętowane Halloween. Ja to kochałem, naprawdę. To było dla mnie najlepsze święto w roku, bo jak miałem 8 lat, dowiedziałem się, o co chodzi w Halloween. I jak masz 8 lat, dorośli cały rok ci powtarzają, że nie wolno jeść słodyczy, nie wolno jeść słodyczy, nie wolno, a już na pewno nie bierz słodyczy od obcych. I jednego dnia w roku przebierz się i weź kurwa od wszystkich. Najlepszy dzień w roku, najlepszy dzień w roku. Uwielbiałem też psikusy robić. Tydzień wcześniej już z kolegami psikusy planowaliśmy, nie? Wiecie, tutaj jajkami w samochód rzucimy, tutaj pasy zębów na klamkę do drzwi. O, tu nasz wychowawca mieszka, to jemu sprejem na drzwiach. Trzeba było nam nie stawiać tych uwag skurwysynu. Tylko nie przemyślałem z kolegami, że tylko my mamy uwagi w dzienniku, także... Szybko znaleźli przestępców niestety, nie?
Ale ja lubiłem te psikusy. Ja wiem, że one były trochę gówniarskie z perspektywy czasu, ale miały też pozytyw. Miały pozytyw. Doprowadziły do takiej sytuacji, że dorośli na moim osiedlu tak bardzo bali się naszych psikusów, że jak im się kończyły cukierki, dawali nam hajs, co nie? Masz gówniarz dwie dychy, zostaw samochód, masz tutaj dwie dychy, zostaw moje auto. Wiecie, my się czuliśmy jak gangsterzy, my przychodziliśmy po haracz do tych skurwysynów. Dzwoniliśmy do drzwi, to nie było cukierek albo psikus, było plato, plomo, skurwiele. Dawaj Snickersa lepiej, nie? Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, statystycznie w święto zmarłych jest najwięcej wypadków na drodze, bo jest większy ruch, przez co jest więcej wypadków, ludzie umierają niestety, tworzą kolejne groby, więc za rok jeszcze więcej jest większy ruch, jeszcze więcej wypadków, jeszcze więcej grobów, jeszcze większy ruch, jeszcze więcej wypadków, jeszcze więcej grobów. To nie jest święto zmarłych, to jest jebana kumulacja. Trzeba coś z tym zrobić, jakoś rozwiązać ten problem. Ja wpadłem, jak można rozwiązać ten problem? Zróbmy ustawowo 3 dni wolnego na ogarnięcie grobów. Każdy może sobie wziąć w dowolnym terminie zamiast jednego dnia. 3 dni wolnego. Wiadomo, jakby to wyglądało. 15 minut groby, 3 dni majówki, ale chuj! Niech będzie, niech będzie. A w święto zmarłych wprowadzamy oficjalnie Halloween. Oficjalnie Halloween. To jest idealne, to jest świetne święto. To jest święto dla każdego. Dzieciaki mają frajdę, dorośli mogą się najebać, bo dzieci wyszły, wiadomo. Dla takiej młodzieży jak ja też Halloween jest super, bo możesz iść z dziewczyną na przebieraną imprezę. To jest świetny pretekst, żeby mieć potem przebierany seks. No świetna sprawa, nie? Ja z dziewczyną byłem w tym roku na imprezie halloweenowej. Przebraliśmy się za Jokera i Harley Quinn z tego filmu Suicide Squad. I to jest zajebisty seks. Ja zawsze chciałem wyruchać Jokera, także polecam, polecam, polecam. Zostaw Batmana! Robin cię dojedzie! No grubo było, grubo było. Polecam Halloween. Ja też ze znajomymi zawsze w Halloween robimy takie swoje święto. Nazywamy to Halloween. I polega na tym, że palimy w chuj zioła, a jak zgłodniemy, to wszędzie cukierki rozdają. Genialne, nie? Genialne. Bo się strają trochę ci dorośli. No, o, nie jesteś za stary na zbieranie cukierków. Słuchaj, ja tutaj byłem 10 lat temu sekatorem. Pamiętasz mnie, kurwa? Plata o plomo dalej obowiązuje. Dawaj Snickersa, dawaj Snickersa. Krótka piłka. Tak, marihuana to jest moja ulubiona używka, nie będę wam kłamał. I ostatnie 10 minut występu chciałbym jej poświęcić właśnie. Słuchajcie, Sopot, zapytałem o fanów alkoholu, to muszę zapytać też o to, o moich ludzi. Czy są dzisiaj z nami fani marihuany na sali? Zróbcie hałas! Dobrze. Są wariaty, dobrze. To słuchajcie, powiedzcie mi, bo wiem, ale sprawdzam, czy mnie nie oszukują. Ile tak mniej więcej kosztuje w Sopocie gram marihuany? 5 dych. No to okej, to nie robią mnie w chuja, to dobrze. 5 dych to jest taka standardowa cena na północy Polski, ale to nie jest w całej Polsce. Nie w całej Polsce, są różne ceny marihuany w Polsce. Mega mnie to ciekawi, bo wiecie, nie ma czegoś takiego w innych produktach. Nie ma tak, że na południu Polski lejsy są 10 zł taniej. A z marihuaną tak jest, im bliżej Czech, tym taniej. Jest taka zasada. Czy są z nami fani marihuany na sali? Zróbcie hałas! Wiedziałem, że Bielsko na was można liczyć. Tu jest dobra reprezentacja. Tutaj ostremu wybuchło płuco, kurwa, to jest... To jest to miasto, gdzie za dużo jointów wypalisz, tak. To powiedzcie mi Bielsko, bo wiem, ale sprawdzam, czy nie robią mi w chuja. Ile mniej więcej kosztuje gram marihuany u was? 3 dychy, dokładnie, jaka niesamowita cena, ja pierdolę, przeprowadzam się tutaj do was. To jest niesamowite. Bardzo jest ciekawe województwo kujawsko-pomorskie, gdzie są 2 stolice, Bydgoszcz i Toruń. No i w Bydgoszczy. Słuchajcie, w Bydgoszczy gram marihuany, tak jak w każdym większym polskim mieście na północ, kosztuje 50 zł. Ale w Toruniu gram marihuany kosztuje już 35 zł. Jedziemy do Torunia, ale pomyśl o tym, kim jest ten dealer, który ma tyle piątek, żeby wydawać tym skurwysynom? Kim jest ten numizmatyk, nie? Tak zacząłem myśleć, kto może mieć tyle bilonów w Toruniu, no kto, no Rydzyk, kurwa, kto inny, nie? No tak. Stacy ma, rozdaje potem, nie? Ciekawe, jak on handluje tym ziołem, nie? Daje opłatek, pod spodem gramie, sobie kitraj mordo, kitraj. Przychodzi ktoś do spowiedzi, ostatni raz u spowiedzi byłem 20 kwietnia. Wiem, o co chodzi, mordo, kitraj, kitraj. On ma też najlepsze alibi, bo policja się pyta, skąd ma tyle marihuany w mieszkaniu? Mówi, o, bezdomny mi przyniósł.
Przyszedł mi bezdomny w Maybachu, odjechał, chuj poszedł, nie wiadomo gdzie. Bardzo też ciekawym przypadkiem, jeżeli chodzi o ceny marihuany, jest Łódź. Łódź, trzecie największe miasto w Polsce. Gram marihuany kosztuje 30 zł. Taniej jest pojechać z Warszawy, zrobić zakupy i kurwa wrócić, rozumiecie? W Łodzi jest taka cena marihuany jak w Warszawie 10 lat temu. I tam jest wszystko jak 10 lat temu w Warszawie. Jak chciałem marihuanę ogarnąć, musiałem do dealera pagerem dzwonić. Mówię, a pierdolę. Skąd pager teraz ogarnąć? Nie wiem, czy wiecie, ale swojego czasu amerykański raper Snoop Dogg zrobił konkurs na damski wokal do swojej nowej płyty i ten konkurs wygrała piosenkarka z Polski, z Łodzi, Iza Lach. I Snoop Dogg regularnie przyjeżdżał do niej do Łodzi nagrywać piosenki, teledyski. No i mam ziomka, który studiuje w Łodzi, który twierdzi, że zna kogoś w akademiku, kto handluje ziołem i pewnego dnia Snoop Dogg przyszedł do niego zioło kupić. Rozumiecie? Musiał mu to rozjebać banie. Mówi, ja pierdolę, to miało być tylko dla ziomków, rozeszło się za bardzo. Snoop Dogg przyjeżdża. Trzeba podnieść ceny do 35, bo to jest za tanio, nie? A Snoop Dogg siedzi w Kalifornii. No taniej jest pojechać do Łodzi i wrócić, kurwa. To... Niesamowite. Słuchajcie, moim prywatnym zdaniem, marihuana jest lepsza od alkoholu. Jest lepsza od alkoholu. Ja wiem, że to jest kontrowersyjna teza w Polsce. Jak powiedziałem to w Białymstoku, myślałem, że mnie zapierdolą po prostu. Brakowało, żebym powiedział, że disco polo jest chujowe. To mnie wzięli na widły, na dworze wypierdolili. Mówię. Tam jest pociąg, kolego, tam jest pociąg. Ale jest lepsza od alkoholu, jest. Mam trzy argumenty, żeby poprzeć tą tezę. Pierwszy, no menele. W każdym mieście w Polsce mamy meneli. Widzimy, co w skrajnych przypadkach alkohol potrafi zrobić z człowiekiem. A nie ma marihuanowych meneli, to nie? Nie ma takiego zjawiska, nie? Także menel dzisiaj przychodzi na mieście, w ogóle od niego nie jebie alkoholem, ale ma czerwone oczy i mówi, kierowniku! A co ja właściwie chciałem, kierowniku? Sekundeczkę mi daj. Nie, masz równo 35 zł pożyczyć może. Drugi argument. Rozbite rodziny. Mamy mnóstwo w Polsce rodzin rozbitych przez alkohol. Nie ma ani jednej rodziny rozbitej przez marihuanę. Ani jeden. Żaden przyjarany koleś nie odejdzie od swojej rodziny, bo kto mu zrobi kanapkę? Jest tak proste, tak proste. No i trzeci argument, medyczna marihuana. Powoli w Polsce jest wprowadzana medyczna marihuana. Nie ma medycznego alkoholu. Raz mi ktoś krzyknął, jest. Ja mówię, jaki? Mówi, amol. Ja mówię, tego się nie pije. Ja mówię, my pijemy. I to też był Radom, także. Nie ma medycznego alkoholu, a jest medyczna marihuana, powoli wprowadzana do Polski. Póki co jest tylko na stwardnienie rozsiane albo porażenie mózgowe, a to się ciężko udaje, także... Aż takim dobrym aktorem nie jestem. Nie udało mi się jeszcze zdobyć. Ale forsują na coraz więcej rzeczy. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, jak już na wszystko będzie medyczna marihuana. Czy nie wiem, masz strupek? Chuj, medyczna marihuana, proszę bardzo. Żeby się śmieszniej goiło, pewnie, że tak. To jak to będzie wyglądało prywatnie, a na NFZ? Przychodzisz prywatnie, od razu jest jaranie, przychodzisz na NFZ, musisz mieć równo 35 zł. Przychodzisz prywatnie, stajesz pozłacane bletki, a przychodzisz na NFZ, lekarz daje taką czarną lufę. Walcz, chłopie, ciągnij, co jest jeszcze, mordo, dasz radę. Ja bym chciał móc kupić legalnie marihuanę w tym kraju. Chciałbym móc kupić w tym kraju naprawdę legalnie marihuanę. To jest jakieś szaleństwo. 2019 rok. W Holandii już od dawna legalna marihuana. W Czechach legalna marihuana. Tutaj trzeba się ukrywać. To jest dla mnie szaleństwo. Ostatnio byliśmy na występie w Holandii. Występowaliśmy tam dla Polonii. I wiecie, w Holandii masz legalnie kupić marihuanę. Oho. Policja przyjechała. Nie będziesz o tym mówił, skurwielu. Ojciec Ryzyk w Toruniu usłyszał, nie? Słuchajcie, w Holandii możesz legalnie kupić marihuanę. Byłem z Michałem Leją. Michał Leja nie mógł uwierzyć, mówi, daj mi na to paragon, ja muszę na Podkarpaciu pokazać. Tam możesz legalnie kupić marihuanę. Jeszcze pan ci doradza w sklepie, mówi, dzisiaj chcesz zapomnieć, jakie są dni tygodnia, czy kolory.
A w Polsce nigdy nie wiesz, co dostaniesz. Nigdy nie wiesz. Przychodzi jakiś patol, daje ci tam to, co ma i zawsze sprzedaż wiązaną jeszcze próbuje. Tam inne produkty chce ci sprzedać. A może jeszcze mordeczko koksu, może troszeczkę koksu, może chciałbyś też koksu, może trochę koksu, chciałbyś trochę koksu, młody, weźmiesz trochę koksu, weź trochę koksu, może trochę koksu. Nie, proszę pana. Mówi, tak? To chociaż powąchaj. Poza tym marihuana w takich środowiskach artystycznych to była od zawsze w Polsce. Od zawsze wszyscy wielcy artyści palili. Mickiewicz, Słowacki, Witkacy. Jestem pewny, jestem pewny. Dam wam przykład. W książce Słowackiego, Kornian, główny bohater, Kornian, wrócił z Mont Blanc do Warszawy na chmurze. Jebany pół Europy wrócił na chmurze. To jest pytanie na sprawdzenie z lektury. Na czym wrócił Kornian do Warszawy? Na chmurze, elo, bostro! Za to, że bije brawo. Trochę czytamy. Tutaj pan w okularach. Też czytałem, kurwa, mam okulary do czytania. Spoko. Witkacy podpisał, na jakich narkotykach był podczas tworzenia swoich prac. Jestem ciekawy, jakby to wyglądało w dzisiejszych czasach, że nie wiem, Popek nagrywa swoją chujową piosenkę i na koniec tam mefedro. Dla pokoleń, dla pokoleń. Mickiewiczowi nic nie udowodniono, no ale napisał Dziady część druga. Jakby to mi w zupełności wystarczy. Nie wiem, czy czytaliście tą książkę, ale bohaterowie mają tam niesamowite przygody. Takich psikusów na Halloween nawet ja nie robiłem. Tam mieli już niezłą śmigę. Byłem rok temu też, występowałem w Elblągu w styczniu i po występie taka grupa z Zatorza zaprosiła mnie na jointa właśnie, nie? Zapamiętałem Zatorze. Zaprosili mnie na jointa. Ja mówię, o, jaka znakomita propozycja, prawda? Nie zwykłem takich odmawiać, nie wiem. Idziemy na tego jointa. I jak byliśmy na tym joincie, podszedł nas jeszcze jeden typ. Mówi, słuchaj, ja też chciałem cię prosić na chwilę na bok. Wiecie, ja już się tak zajarałem, i kolejny joint będzie kocham, będąc zajebiście, nie? Idę z nim na stronę i jeszcze go dopytałem, go, co, też masz jointa, kolego? Też masz jointa? On mówi, nie, ja jestem z policji. O, ja na początku nie szczęłem, że to jest zła informacja. Ja go dopytałem, czyli nie masz jointa? To trzeba najpierw ustalić, zanim przejdziemy dalej w rozmowie. On się zaśmiał, mówi, nie, ale słuchaj, ja byłem na twoim występie, ja się zgadzam z tym, co mówisz odnośnie marihuany. Ja jestem młodym policjantem, my czajimy, że marihuana to nie jest, młodzi policjanci czają, że marihuana to nie jest nic złego. Ja nie ścigam chłopaków za marihuany, ja ścigam typów, co biją swoje żony, co biją dzieci. Ja nie mam nic do marihuany, dużo młodych policjantów tak myśli i chciałbym, żebyś wiedział, że też są tacy policjanci. Ja pomyślałem, wow, to jest wielka odwaga ze strony tego chłopaka, że powiedział mi te informacje, przez które może mieć problemy, tylko po to, żeby mnie uświadomić. To wielka odwaga. To sobie pomyślałem, bo jedyne, co byłem w stanie do niego powiedzieć, to czyli nie masz problemu, że ja dokończę z nimi tego jointa? Mówi, mordo, możecie go u mnie w aucie spalić. Taki zajebisty policjant. Z drugiej strony to mogła być podpucha. No i zapraszam do radiowozu i na komisariat. Trzeba uważać. Ale nie, był spoko typem, był naprawdę spoko typem, dużo mi ciekawych historii opowiedział. Powiedział mi też bardzo mądrą rzecz, powiedział mi, ale uważaj, bo wciąż jest dużo takich starych policjantów. Oni wciąż mają takie post-PRL-owskie myślenie, że policja powinna straszyć, a nie pomagać. Także uważaj, dużo starych policjantów, uważaj na nich, kurwa uważaj. Pouczenie dostałem. I miał rację, miałem też nieprzyjemne sytuacje z policją. I o takiej wam na koniec opowiem. Mieliśmy występ w Krakowie, występ fajnie poszedł, wiadomo, jakiś afterek, piwka, joint się pojawił, nie wiadomo skąd. I tylko był problem, bo tego dnia były akurat derby Krakowa. Wisła gra z Krakowią, mnóstwo policji na mieście, a my mamy tego jointa i co z nim zrobić? I lokalny komik z Krakowa mówi nam, słuchajcie, znam zajebiste miejsce, gdzie w ogóle nie będzie policji, zapraszam za mną. Miejsce było tragiczne. Miejsce wyglądało tak, jakaś ciemna, nieoświetlona droga, to jakiś wysoki płot, to jakiś wysoki nasyp kolejowy, no jesteśmy otoczeni. Ja zacząłem kmić, że jak coś się wydarzy, powiem, że kradliśmy trakcję kolejową, będzie mniejszy przypał. Szaleństwo, szaleństwo. Ja mówię, David, to jest tragiczne miejsce. Mówię, ja jestem czarny, mnie nie widać. Nie pomyślał o nas. Zaufaliśmy temu komikowi, jesteśmy w tym miejscu, okej. Odpalamy i
chwilę później oczywiście policja. No, derby Krakowa są wszędzie. My wyrzucamy jointa w krzaki, ale wyglądamy najgorzej jak się da. Mamy czapki z daszkiem, bluzy z kapturem, Air Maxy. Ja myślałem, że sam strój już pójdę siedzieć tak naprawdę. No? Ja styluwa, najbardziej podejrzany klient w Rossmanie. No? Pół godziny po sklepie chodzi, a ma tylko pas do zębów. Coś zajebał, coś na pewno zajebał. No, tragedia. Ci policjanci podjeżdżają. Oni wysiadają, widzą jak my wyglądamy, czują jak pachnie, oni są pewni, że coś znajdą, więc wysiadają i zaczynają. Dzień dobry panowie, z tej strony policja. Kurwa, przez telefon rozmawiamy. Chyba odebrać trzeba. I coś odjebało, nie? Oni mówią, panowie, prosimy wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni na maskę samochodu i odwróci się do nas tyłem, plecami. Ale kurwa, w Katyniu to widziałem, coś się odpierdolza. Ja zwariowałem, nie? Ale spokojnie, oni nas tylko przeszukali. No już nic przy nas nie znaleźli, bo już nic nie mieliśmy. Oni byli pewni, że coś znajdą. My już było trochę szkoda tych policjantów, że nic nie znajdą, co nie? Ja zacząłem z nimi grać w taką grę. Mówię, o, zimno, zimno, o, cieplej, o, lato, a. Nie podobał mi się ten żart bardzo. Już nas przeszukali, już mają nas puścić, ale jeszcze ten policjant poświecił mi latarką na twarz i mówi, a ja pana kojarzę, pan ma te stand-upy o paleniu marihuany. Było to zawsze chujowe rozpoznanie. Tragedia, ale zawsze, zawsze, nie? O, ja do pana pisałem kiedyś, Łukasz z tej strony. Brawo. Tragedia, nie? Łukasz mnie dopadł, słuchajcie. Tragedia. I tam mi opowiada, że on uwielbia oglądać stand-up, uwielbia, ale jego kolega, policjant, jest fanem kabaretu pod Wyrwi groszem. No w chuj ziomal to musi być w takim wypadku, nie? Więc żartowałem trochę, mówię, no to z Abelardem Gizą by się nie dogadał. Na co on mówi, nie spoko, my i tak nie lubimy ciapaty. Wie, ja pierdolę, jak może być rasistowska policja? No nie może tak być. David, chodź tutaj, pokaż panu kutonga, przekonaj go, bo... Ostatnio pomogło. Już mają nas puścić, już nie chcemy być z tymi ludźmi. No, najgorszy rodzaj policji, rasiści, nie chcemy być z nimi. Ale jeszcze zostały nasze przedmioty na masce samochodu. A tam leżała taka plastikowa fiolka na jointa. Taki pojemnik, ja lubię takie gadżety. No, ona już była pusta. Ale była, ten policjant tak to wziął, otworzył, tak powąchał. Mówi, o, mam poszlakę. Przeprowadzę dochodzenie teraz. I się pyta, czyje to jest? Ja odpowiedziałem, zgodnie z prawdą, to jest moje. On zapytał, co to jest? Wtedy pomyślałem, wow, to jest ten moment, w którym właśnie trzeba mieć wymówkę. Teraz muszę mieć tą wymówkę, bo wszystko, co powiem, może być użyte przeciwko mnie. Muszę wymyślić bardzo uniwersalne gówno. Więc na pytanie, co to jest? Odpowiedziałem, taką mam rzecz. I nas puścili wolno, kurwa. Polecam wam tę wymówkę, Elbląg. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam. Byliście świetni. Pozdrawiam za to, że. Do zobaczenia. Siema.